Witam Państwa na dzisiejszym spotkaniu. Jestem wspólnie z wicestarostą Mirosławem Tyśkowskim. Mamy dwa tematy, z którymi chcielibyśmy Państwa zapoznać. Jeden temat, który już jest od dłuższego czasu omawiany przez media, przez nas, kwestia dotycząca ośrodka wypoczynkowego Gry. W tym zakresie zostały już podjęte decyzje, o którym zaraz powie pan wicestarosta, a ja w drugiej części naszego spotkania powiem o zakończonej kontroli z Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej skansenu morskiego. I tak jak powiedziałem na początku, w pierwszej kolejności pan wicestarosta przedstawi nam sytuację z ośrodkiem Gryf. Dzień dobry Państwu. W kilku zdaniach chcę przypomnieć, że historia władania przez powiat ośrodkiem wypoczynkowym Gryf datuje się od 2009 roku. Zostało to mienie przekazane nam przez Urząd Rady Ministrów. Kolejne zmiany w ustawie o finansach publicznych, które likwidowały takie pojęcie jak gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne, spowodowały, iż starostwo nie mogło samodzielnie tego ośrodka prowadzić i stąd poprzednia kadencja naszej Rady zdecydowała o wydzierżawieniu tego ośrodka. Od 2009 roku jest dzierżawiona baza zabiegowa, natomiast od lipca 2010 roku jest dzierżawiona pozostała część ośrodka Gryf. Wzbudzało to przez obecną kadencję sporo emocji. Ja chcę powiedzieć, że od początku starostwo, zarząd bardzo starannie diagnozował sprawę funkcjonowania ośrodka gry. Bardzo starannie analizowaliśmy wszelkie możliwości funkcjonowania tego ośrodka w naszej bazie i już w 2011 roku padały propozycje, chociażby przypomnę, sprawdziliśmy jedną z propozycji, którą zgłosił radny Ryszard Ławrynowicz, czy istnieje możliwość sprzedaży bezprzetargowej na rzecz obecnego dzierżawcy. Niestety po uzyskaniu różnych opinii prawnych stwierdziliśmy, że nie byłoby to najlepsze rozwiązanie z kilku powodów, ale do tego nie ma co już wracać. Natomiast kilkakrotnie staraliśmy się podejmować decyzję o ewentualnym przystąpieniu do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Jednakże zarówno pod, może nie tyle naciskiem, natomiast sugestiami naszych radnych i radnych innych ugrupowań analizowaliśmy wszelkie prawne możliwości takiego kroku. Okazywało się, że jednak niestety bez możliwości zaangażowania się aktualnego dzierżawcy nie było możliwe ogłaszanie wcześniejsze przetargu. Występowaliśmy chociażby w grudniu 2013 roku z możliwością polubownego rozwiązania tejże umowy z zachowaniem możliwości funkcjonowania dzierżawcy do momentu sprzedaży Gryfa. Również nie zostało to przyjęte. Natomiast, no, jak mówią Rzymianie, tempus fugit, czas płynie, więc nastąpił moment krytyczny w tej dzierżawie, to znaczy 16 stycznia 2014 roku, czyli dzień, na który dzierżawca powinien rozliczyć się przed radnymi, przed zarządem powiatu z poniesionych nakładów. Paragraf 4 umowy dzierżawy przewidywał, że w okresie 3 lat dzierżawca na dostosowanie obiektu do rozporządzeń ministra zdrowia i szeregu innych ustaw powinien ponieść nakłady w wysokości 10 milionów złotych. Nie mogliśmy nad tym faktem przejść obojętnie. Po dacie 16 stycznia szkoła, zespół szkół ekonomiczno-hotelarskich, który ma trwały zarząd nad naszym ośrodkiem, wystąpił z pismem o przekazanie rozliczenia dokonanych nakładów. W następnej kolejności przedstawione nakłady zostały poddane szczegółowej analizie i tu chcę powiedzieć, że zarówno analiza nakładów bieżących, nakładów na funkcjonowanie ośrodka była dokonywana przez biegłego rewidenta, przez biuro rachunkowe Tereza z Koszalina, jak również nakłady budowlane, bardzo istotne z naszego punktu widzenia, były analizowane przez biegłego sądowego, ja się będę posiłkował notatkami, panią Małgorzatę Strzelczyk w zakresie nakładów budowlanych z Poznania. Po dokonaniu weryfikacji przedstawionych dokumentów, po ich analizie przez fachowców,
Uzyskaliśmy opinie prawne dwóch biur prawnych, ponieważ cały czas chcę podkreślić staranność w dochodzeniu do rozwiązywania tej sytuacji. Biura prawne przedstawiły nam różne możliwości zakończenia w tym momencie sprawy Gryfa tak, jak to powinno być. Skorzystaliśmy z punktu, który mówił, że zarządca składa oświadczenie o wypowiedzeniu, przepraszam, o zakończeniu umowy, zerwaniu umowy w związku z niewywiązywaniem się z paragrafu 4 umowy, czyli nie zainwestowaniu podniesionej w umowie kwoty 10 milionów złotych. W dniu 16 czerwca bieżącego roku Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich wydał oświadczenie wydzierżawiającego, które zatytułuje najważniejszy punkt: rozwiązuję umowę dzierżawy zawartą w dniu 16 lipca 2010 roku bez wypowiedzenia oraz wzywam do niezwłocznego wydania nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy. W tym momencie, Szanowni Państwo, to, co leżało po naszej stronie zgodnie z przepisami obowiązującego nas prawa, zostało wykonane i czekamy na ewentualną reakcję wydzierżawiającego. Oczywiście nie jesteśmy tutaj żądni krwi, jesteśmy za tym, żeby sprawy związane z wzajemnymi relacjami zarząd powiatu, szkoła, zespół ekonomiczno-hotelarskich i Gryf rozwiązywały się po myśli nas wszystkich, żeby dotrzeć do pozytywnego rozwiązania dla wszystkich. Chcę powiedzieć, że oczywiście jakieś koszty związane z tymi wszystkimi opiniami również ponosiliśmy. Zarówno starostwo powiatowe poniosło koszty, jak również zespół szkół ekonomiczno-hotelarskich. Jeżeli Państwo by to interesowało, warto wspomnieć, bo podnosi to opozycja. No niestety żadne biuro prawne, poważne biuro prawne nie robi nic gratis. Bezpłatne porady prawne organizują czasami biura poselskie, a my z tego nie skorzystaliśmy. Chcę powiedzieć, że opinie prawne, wycena nieruchomości dokonana przez starostwo to było 7 tysięcy złotych. Opinia prawna wydana dla starostwa przez biuro prawne ze Szczecina to była kwota 10 tysięcy i to nie jest sama opinia prawna, było to prowadzenie sprawy Gryfa przez okres blisko jednego roku, więc nie była to aż tak bardzo wygórowana cena i również kosztowały opinie wydane zarówno przez biegłego rewidenta, jak również przez biegłego sądowego. Myślę, że warto było ponieść te nakłady, chociażby po to, żebyśmy nie byli posądzani o próbę przeprowadzenia operacji sprzedania Gryfa w jakiś sposób naruszając zarówno normy prawne, jak i poczucie jakiejś sprawiedliwości społecznej. Wydaje mi się, że zrobiliśmy przez tę kadencję wszystko, co było w naszej mocy, żeby sprawę Gryfa poprowadzić tak, jak należy. I w tej chwili spodziewamy się, oczekujemy na pismo ze strony osób dzierżawiących Gryf i zobaczymy, co będzie dalej. Jesteśmy przygotowani na szereg wariantów. W każdym razie celem nadrzędnym jest prawidłowość postępowania w tej sytuacji. Tak, dziękuję bardzo. I proszę Państwa, w drugim punkcie, który sygnalizowałem na początku, to jest kwestia zakończonej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej ze Szczecina. Dostaliśmy już wystąpienie pokontrolne z tej izby. Ono wpłynęło na początku tego tygodnia, w związku z tym postanowiliśmy Państwa z tym wystąpieniem zapoznać. Kwestia dotyczyła skansenu morskiego, który też jest czasami podnoszony w różnych aspektach. Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała nam na 5 uchybień i nieprawidłowości w zakresie przeprowadzenia tejże inwestycji. Ja je pokrótce mówię, 3 mają zakres finansowo-księgowy, 1 niezgodność jest dotycząca prawa zamówień publicznych i 1 niezgodność dotycząca funkcjonowania, a właściwie przepływu środków finansowych w Zarządzie Dróg Powiatowych, który był w pewnym momencie wykonawcą niektórych elementów tego skansenu. Myślimy tutaj o chodniku, który został przez nich wykonany i pomoc przy fundamentowaniu masztu ORP Burza. Jeżeli chodzi o pierwszy punkt dotyczący zapisów w księgach rachunkowych, tutaj zwrócono nam uwagę na nieprawidłowość dotyczącą
sposobu księgowania. Ta nieprawidłowość została już poprawiona na etapie kontroli poprzez zmianę zarządzenia, które w tym momencie reguluje tego typu kwestie i sprawę uważamy za zamkniętą. W drugim punkcie wskazują nam na uchybienia w zakresie prawa zamówień publicznych. No i tutaj powiem szczerze, że ten punkt budzi moje wątpliwości, dlatego że kontrolujący wskazali na artykuł 31 punkt 1 ustawy prawa zamówień publicznych, który mówi o konieczności przy robotach budowlanych sporządzania kosztorysu. Ja przypomnę, że kwestia dotyczyła sprawy dotyczącej pogłębienia tej sytuacji, gdzie musieliśmy zadziałać w takim trybie nagłym, gdzie okazało się, że wcześniej prowadzone prace w zakresie pogłębienia kanału drzewnego, a miejsce slipowania statków jest u ujścia kanału drzewnego, spowodowały to, że zostało to dno wzruszone, woda naniosła sporo ilości tego piasku. Okazało się, że głębokość tam jest niewystarczająca do tego, aby poprowadzić drugi statek, gdyż pierwszy statek był już w tym miejscu od dłuższego czasu zlokalizowany. My myślimy tutaj o ORP Fala, natomiast trzeba było przeprowadzić ORP Władysławową. No i wtedy z racji na tą decyzję i kwestii dotyczące rozstrzygnięcia, czy ten skansen ma powstać, czy nie powstać, podjęliśmy decyzję, że ma powstać i zleciliśmy prace dodatkowe w zakresie pogłębienia tego toru wodnego w ilości szacowanej przez nas na około 100 tysięcy złotych. Kontrolujący wskazali, że powinniśmy mieć w tym momencie kosztorys, natomiast ja tylko chciałbym przypomnieć, że my tych kosztorysów nie mogliśmy na tym etapie posiadać, z tego względu, że jak Państwo pamiętają, była to inwestycja prowadzona na zasadzie zaprojektuj i wykonaj, czyli projekty i kosztorysy dopiero się mogły pojawić w momencie wykonania tych zadań przez firmę wykonującą, tą firmę, z którą musieliśmy się też, jak Państwo wiedzą, w pewnym momencie rozstać z racji na niewykonanie do końca tego zadania, no i konieczności dokończenia go przez m.in. Zarząd Dróg Powiatowych. My tutaj podnosimy sytuacje tego typu, że w artykule 31 również te sytuacje, które my mówimy, są przewidziane, bo jest oprócz tego punktu pierwszego, na który powołuje się kontrolujący, jest jeszcze punkt drugi i trzeci, który właśnie mówi, że przy usługach, a w tym przypadku mamy na myśli usługę, a nie robotę budowlaną. Dlaczego usługę? Bo jest prosta interpretacja w tym zakresie. Robota budowlana musi posiadać projekt zgodnie z prawem budowlanym i kosztorys, natomiast usługa takiego projektu nie posiada, bo jeżeli coś wykonujemy, zamawiamy jakąś usługę, to nie dysponujemy w tym momencie w żaden sposób projektem technicznym. Usługą może być na przykład malowanie ścian, no i na malowanie ścian nigdy przecież nie będzie robił projektu technicznego i prawdopodobnie w tym punkcie zwrócimy się tutaj do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wnioskiem, żeby jednak zwrócili uwagę również o funkcjonowaniu w artykule 31 punktu 2 i 3. W punkcie trzecim kontrolujący podnosi nieprawidłowość w zakresie wykorzystania Zarządu Dróg Powiatowych, natomiast nie w sensie samego wykorzystania jako takiego, bo one zawsze jest możliwe, natomiast w zakresie przepływu środków finansowych. My podjęliśmy decyzję na zasadzie gospodarności, wykorzystania własnych zasobów, siły i środków, którymi dysponuje Zarząd Dróg Powiatowych, jednostka wyspecjalizowana w budowie tego typu obiektów jak chodniki, o tym, żeby wykorzystać właśnie te siły, mając na względzie również ten fakt, że w Zarządzie Dróg Powiatowych pojawiły się spore oszczędności finansowe na kosztach osobowych, wynikające m.in. z wypłacanych zasiłków chorobowych. I te oszczędności w kwocie nawet większej niż to, co jest podnoszone w protokole, czyli w kwocie 67 tysięcy i 105 zł, mogliśmy zrobić taką rzecz, że na początku te środki, tą oszczędność odebrać Zarządowi Dróg Powiatowych, czyli przekazać to z powrotem na konto, z konta osobowego na konto starosta powiatowego, a ze starosta powiatowego przekazać te środki już na konto inwestycyjne w takiej samej kwocie w wysokości tych 67 tysięcy złotych. My tego nie zrobiliśmy i to właśnie podnosi tutaj kontrolujący, że w jego interpretacji, w jego opinii tych środków nie zabezpieczyliśmy. No my jakby nie wykonaliśmy tylko takiego przełożenia, takiego ruchu na kontach, najpierw odbierając i później dając na tę inwestycję, albo najpierw dając, a później odbierając, powiedzmy, z innego paragrafu dotyczącego kosztów osobowych. W punkcie czwartym jest to kwestia dotycząca uchybienia w zakresie księgowania
kwoty spornej. Tutaj kontrolujący również to podnosi. Chodzi o tą kwotę sporną, którą prowadzimy spór z firmą wykonującą to zadanie. My w tamtym okresie nie księgowaliśmy tego na kontach, wobec tego założenia, że jest to kwota sporna i dopiero w momencie rozstrzygnięcia tej decyzji przez sąd tą kwotę będziemy księgowali. Kontrolujący wskazuje, że jest to uchybienie i powinniśmy w tym momencie to od razu taką kwotę księgować. I w punkcie piątym kwestia dotyczy wpisania do ewidencji całego skansenu. My, jak Państwo wiedzą, pewne prace na skansenie jeszcze prowadzimy i skansen nie posiada jeszcze takiego całkowitego odbioru. W momencie, kiedy podejmowaliśmy decyzję o tym, żeby ten skansen uruchomić, zgodnie z wszystkimi przepisami prawa i całą sztuką budowlaną, dokonaliśmy tak zwanego odbioru cząstkowego, częściowego. Czyli te wszystkie elementy, które są potrzebne do tego, żeby skansen zwiedzać i żeby były tam spełnione warunki dotyczące bezpieczeństwa osób zwiedzających, zostały na tym skansenie zrobione. Nie wykonaliśmy tylko elementy dotyczące drobnej infrastruktury. Jak Państwo widzą, nie ma tam pewnie jeszcze ławek, chyba nie ma jeszcze pojemników na śmieci, jakichś tam drobnych spraw dotyczących iluminacji okrętów, ale to w żaden sposób nie przeszkadza na funkcjonowanie tego skansenu. Natomiast kontrolujący tutaj podnosi, że w momencie, kiedy żeśmy ten skansen przekazali nawet częściowo do użytkowania, to kwota, która w tym momencie była w tym skansenie już zagospodarowana, już wykorzystana w kwocie blisko 1 000 000 zł, już powinna być wpisana do ewidencji. No, można się zgodzić, że są to uchybienia. W naszej opinii, w tym zakresie, na który rozmawialiśmy z naszymi służbami finansowymi, nie są to uchybienia wielkie, aczkolwiek no, trzeba tutaj oddać rację, że mogliśmy te w sprawach drobnych dokonać większej staranności w zakresie tych spraw. Natomiast jak chcę podkreślić sytuację jedną. Uważamy, że budowa skansenu jest dużym sukcesem. Otrzymujemy wiele informacji o tym, że cieszy się wielkim powodzeniem. Pozwolę sobie przygotować tutaj pewne dane od początku jego funkcjonowania skansenu, czyli od momentu otwarcia jego, czyli od lipca 2013 roku. Skansen odwiedziło już ponad 15 tysięcy osób, czyli to jest bardzo duża ilość. I te 15 tysięcy osób przyniosło przychód w kwocie blisko 115 tysięcy złotych. Ja bym życzył każdemu muzeum takich wyników. Kierowaliśmy się zasadą gospodarności. Te wnioski, które tutaj są w tym protokole opisane, nie niosą za sobą żadnych sankcji w stosunku do zarządu, w stosunku do służb finansowych. Chcę podkreślić, że moje zaufanie do podległych mi jednostek, do podległych mi służb w żaden sposób się z tego tytułu nie zmniejszyło i w dalszym ciągu uważam, że wykonaliśmy dobrą pracę i tym zaufaniem w dalszym ciągu służby finansowe, służby podległe dotyczące zamówień publicznych będą tym zaufaniem moim się cieszyły, a wszystkich Państwa zapraszamy na skansen. Mamy jeszcze jakiś kolejny wielki pomysł, o którym tutaj kiedyś sygnalizowałem, ale dotyczący skansenu, kolejną dużą atrakcję, ale muszę ją uzgodnić z Panem Prezydentem w zakresie dysponowania terenem, a wtedy, jeżeli Pan Prezydent wyrazi zgodę, to przekażemy Państwu kolejny pomysł, który może się na początku wydać niemożliwy, tak jak na początku niemożliwe wydawało się zorganizowanie tego skansenu, a skansen funkcjonuje. Mamy tyle. Jeżeli są ze strony Państwa jakieś pytania. Czy ja mogę, albo proszę, pragnę zapytać? Jeszcze raz? To znaczy, nie się... Ja myślę, że pan wicestarosta, jak już prowadzi sprawę Gryfa, to... Znaczy, każda droga jest możliwa, każde rozwiązanie jest możliwe, natomiast chcę powiedzieć, że wybór tej formuły wypowiedzenia umowy jest związany z tym, że przeprowadzano dla nas te analizy, co może skutkować i w jaki sposób dla starostwa powiatowego. W celu uniknięcia między innymi jakichś historii odszkodowawczych wybraliśmy tę formułę. Korzystanie z artykułu 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami, o ile byłoby bardziej skuteczne w sensie zakończenia tejże umowy i jej wypowiedzenia, mogłoby skutkować żądaniami odszkodowawczymi. W tym przypadku z powodu jednego z punktów umowy poniesione nakłady przechodzą na własność wydzierżawiającego, więc tutaj w tym momencie tego sporu o nakłady odszkodowawcze nie wchodzi w grę. Więc wydaje mi się, że tak jak zaznaczałem w pierwszej części wypowiedzi,
dołożyliśmy wszelkiej staranności, żeby zachować zarówno normy prawne, jak i zabezpieczyć interes starostwa powiatowego. Stąd może ten okres, kiedy od momentu tego punktu 15 stycznia, kiedy ta umowa powinna być zostać wypowiedzona, no jest minęło rzeczywiście 5 miesięcy, ale tak jak powiedziałem, my nie będziemy tutaj pracowali według żadnego kalendarza, mamy własny kalendarz i naprawdę musieliśmy tutaj dokonać wszelakiej staranności. Mieliśmy przedstawiane różne opcje i warianty sposobu rozwiązania tej umowy. Wybraliśmy tak, które jest z naszej opinii i opinii kancelarii tam rekomendujące nam to rozwiązanie, najbardziej bezpieczne i najbardziej w tym zakresie skuteczne. Jeżeli nie ma, bardzo dziękuję Państwu za spotkanie.